Pierwsze zgłoszenie nastąpiło w czwartek miniony. Był to Komitet Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego. W tej chwili, czyli dnia 7 października, jest zakończenie tego terminu przyjmowania kandydatów. No i do godziny 24 mogą się zgłaszać komitety wyborcze partyjne, czy komitety wyborcze wyborców, i komisja wojewódzka będzie dyżurowała do ostatniego momentu, czyli do godziny 24. Będziemy gotowi do przyjęcia ostatnich zgłoszeń list kandydatów do Sejmiku Województwa Lubuskiego.